Kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak przygotować fasolkę po bostońsku. Do przygotowania będzie potrzebna fasola biała, pulled pork, pomidory malinowe, cebula, kilka ząbków czosnku, do tego papryka chipotle w zalewie oraz niezawodna musztarda bawarska. Zaczynamy. Pomidory malinowe naciąłem w krzyż, następnie sparzyłem wrzątkiem i sama skóra odeszła. Teraz kroję wszystko w kostkę, pamiętając o wycięciu twardych części pomidora. W międzyczasie, kiedy się z tym uporam, powiem coś może o fasoli. Fasolę moczyłem całą noc, a następnie gotowałem na średnim ogniu przez godzinę. Dzięki temu czas pieczenia całej potrawy się o wiele skróci. Zabieram się teraz za cebulę białą, kroję w kostkę, następnie posiekam 4 ząbki czosnku, wszystko podsmażę na oleju rzepakowym i dorzucę do pomidorów. Jak widzicie, potrawa bardzo prosta, wręcz banalna, nie trzeba większej filozofii, aby ją samemu przygotować w domu. Zabieramy się za resztę składników. Wsypujemy do pomidorów fasolę jaś. Tak jak wcześniej wspominałem, była namoczona, a następnie podgotowana. Dokładne proporcje znajdziecie na moim blogu i w opisie filmu. Fasola już sobie leżakuje, więc dodajemy drugi główny składnik dania, szarpana wieprzowina. W sosie z piwa bałtycki porter. Tutaj sporo tego mięsa. Dwie, trzy łyżki cukru białego, żeby dodać słodkości potrawie. Teraz to przełamiemy kilkoma łyżkami pikantnej bawarskiej musztardy. Na koniec jeszcze wleci papryka chipotle wraz z sosem. Tak jak mówiłem, dwie papryczki w zupełności wystarczą. I żeby podbić smak, jeszcze można dodać trochę właśnie tego sosu z puszeczki. Siekamy drobno i dorzucamy do naszego bemaru, czy tam brytwany. Łyk wleciało, więc możemy przechodzić do dalszego etapu. Wylewamy wodę, żeby fasola i reszta składników miała w czym się piec. Obcie solimy, a na koniec jeszcze można dodać tostu własnego z pulled porka. Ewentualnie jak nie macie, to możecie dać jakieś jeszcze, nie wiem, z pół szklaneczki bulionu wołowego. Będzie petarda. Dodajemy, nie zapominamy oczywiście o cebuli i czosnku, dorzucamy to do reszty składników. I tak jak powiedziałem, można jeszcze
dolać bulionu wołowego bądź sosu, w którym dusiła się wieprzowina wcześniej. Na taki sos oczywiście przepis znajdziecie w poprzednim moim filmiku. Wszystko dokładnie wymieszać trzeba i będziemy piekli to. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, ten sosik. Coś pięknego. Nie jest to konieczne, ale uwierzcie, warto to dolać. Dobra, trzeba wkładać już to do pieca i zobaczyć efekt końcowy. I to jest nasza potrawa już przygotowana. Patrzcie, jak pięknie się unosi aromat. Coś wspaniałego, pięknie pachnie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć przez monitory, smartfony. Okej, dobra, no to nic. W takim razie dzięki, że wytrwaliście do końca. Teraz sobie muszę po prostu to nałożyć, żeby zjeść jak cywilizowany człowiek, a nie zgara. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Zostawcie łapę w górę, jakiś komentarz i widzimy się już w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Elo!